Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest taki bardzo luźnawy, ponieważ stwierdziłem, że dzisiaj nie będzie jakoś dużo, w ogóle nie będzie raczej motywacyjnego gadania, a sprawdza się, jak dobry mam słuch językowy. Otóż znalazłem to poprzez jednego holenderskiego poliglotę, Jana van der A, który prowadzi kanał Language Boost. Polecam wszystkim serdecznie. I on na swój kanał właśnie wrzucił podobny filmik, w którym gra w grę pod tytułem lingyourlanguage.com. I ta gra polega na tym, że macie nagranie dźwiękowe jakiegoś języka i pośród języków, które wam się tam wyświetlają, zresztą zobaczycie zaraz, musicie wybrać, który to jest język. Wydaje mi się, że ta gra w zasadzie za dużo nie udowadnia ani jakichś waszych tam talentu, czy umiejętności, czy czegoś. Jedyna umiejętność, jaka w sumie jest bardzo ważna nadal, którą udowadnia wam ta gra, to jest to, jak dobrze jesteście osłuchani w językach, jak łatwo możecie odróżnić rodziny brzmienia języków w zależności od regionu czy grupy, do której należą. Dlatego nie przeciągając dalej, zaczynamy. Będziemy grać w Lingual Language. Także ja już sobie włączam tutaj nagrywanie i lecimy. Pierwszy język. To reflektujmy për djeshmen, të shëtmen, edhe rrugën ton drejtarmesh. Brezat e rinjë, shqiptarve dhe miqt e Kosovës na poroshishin që të ndërtojmë paqen për të gjithë, sepse ajo është më e vështirë. Jest bardzo kiepskiej jakości nagrania, ale to jest albański. Ale tak w sumie... To jest Zulu, bo są kliknięcia, więc to jest spoko. To na razie pierwszy poziom, więc to będzie łatwe. No trzeba podnosić kwestię kodeksu pracy, podnosić się od dawna. No dobra, to jest łatwe. Melbourne may be ek tanzeem, Melbourne Islamic Cultural Society ke razakaron ne Meadow Heights ke ilake mein safai ki aur kachra ikattha kiya. Aaiye aapko in razakaron se milwate hain aur ye janne ki koshish karte hain ke Clean Up Australia Day kya hai aur iske kya maqasid hain. Powiem tak, jestem, no wiadomo, że to jest albo Swahili, albo Hindustani. Żadnego z tych języków nie znam, ale wydaje mi się, że za dużo było takich szyczy dźwięków jak na Swahili, w którym wydaje mi się, nie ma czegoś takiego, więc bierzemy w Hindustani. No i trafiłem. W ogóle wam powiem, że ja w tą grę zagrałem wczoraj raz i doszedłem do poziomu, gdzie miałem 960 punktów, co myślę, że bardzo ciężko będzie pobić w ogóle. Szkoda, że wczoraj nie nagrałem, to bym wyszedł na jakiegoś geniusza językowego. No ale zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Lecimy dalej. तो काफी ज्यादा वो वहां पे था इतने सालों से गवर्नमेंट्स थी और बीजेपी सेंटर में अच्छा कर एक चीज जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं नए राज्यों में बीजेपी जल्दी आ रही है और जहां पे बीजेपी एग्जिस्टिंग है जैसे गुजरात का अगर हम एग्जांपल लें या गोवा का एग्जांपल लें रजवंजाली मी प्रॉब्लम वो padło nazwa tutaj mniej więcej जैसे गुजरात का अगर हम गुजरात coś tam gagaremek więc to Gujarati. Gujarati to jest jakiś język, który w Indiach się używa, ale kurczę, dokładnie nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej. I would see that as being a good outcome. Of course, some who may well be on job seeker may need extra training and education in order to access jobs that are available. To wiadomo, że angielski, tylko który to jest akcent? To jest ciekawe. To ja bym strzał nowozelandzki. Tak, RNZ Live News, bodajże to jest NZ to nowozelandzka. Bardzo dziwny akcent, śmieszny. No dobra, lecimy dalej. Chiński. No, brzmi chińsko, no. Efter kommunens planläggning så ska det vara så kallade future built boliger. Alltså boliger som är mycket bättre och dyrare än... Norweski. Trochę się zastanawiałem, no bo jak wiecie, norweskiego się trochę uczyłem, ale... No wiadomo, nie jest to ani hiszpański, ani galicyjski, ormiański tym bardziej, nie? Jeszcze lang, tos potulpos matys i tos tupas, irkesz katy... Tos tupas, irkesz też, czyli będzie litewski. Wezero Lomiłak, Jobem Srak, Szoazun, Bosat Wereda, Kombi Guksasafer, Noarindoni, Nagralu. Jestel sam stamet, azaunt naczo. Balibitaczo degmo, jesabarat tamet, azaunt, monaczo, gerdz olina. Bardzo dużo dźwięków takich gruzińskich, gardłowych. Nie znam, no to nie był arabski na pewno. Javanese. Też mi się wydaje, że jawański jest bardziej prosty, bardziej taki jak indonezyjski. Może to samo nawet. Maithili nie mam pojęcia, więc wezmę amharski, jako że on ma w sumie podobne, w sensie jest też tak wyizolowany jak gruziński. No w sumie ormiański też ma podobne dźwięki. No dobra, lecimy. Tak, amharski.
افزون بر این رئیس جمهور ازبکستان میگوید که کشورش در امر مبارزه با هراس‌افگنی، افرادگرایی و مواد مخدر در افغانستان متحد است و تاشکند میکوشد تا روابط اقتصادیش را نیز با افغانستان گسترش دهد. Perski albo tagalog, ale tagalog mi się wydaje, że ma więcej słów takich hiszpańsko brzmiących, bo takie bardziej takie swoje. A, no widzicie, Kabul, czyli to jest z Afganistanu. Jest nawet pasz, nie no pasz. Dobra, no perski, zostaniemy przy perskim. Ale aj po takie wysłowienie, no, praktyczne rzeczy, jak wybawowanie o... Easy. Fajne. O pregnant lady, jak bacza w garbie jest, w tym samym czasie garbowatej mężczyzn dla jog. एक डीवीडी निकाली जो बहुत प्रसिद्ध हुई है पूरे इंडिया में और उससे नॉर्मल डिलीवरियां हुई हैं बच्चे अपंग बच्चे पैदा होना बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उससे बच्चे मतलब दूर हुए हैं एक बात Hindustański, tak. Musiałem przesunąć troszeczkę obiektyw, bo byłem tak strasznie na końcu tutaj, a teraz będzie mnie bardziej widać. Chociaż to w sumie bardziej chodzi o to, żeby słuchać chyba, nie? I żeby ja coś komentował. Dobra, lecimy dalej. Mamy 160 punktów, drugi poziom. Posłuchaj ten słowa to na wasz odprzednik Grujewski, który na kongres odwypuracza. Brzmi bardzo słowiańsko, więc macedoński. Viņiem ļoti nepatīkušiem jautājumiem atbildēt, jo pēc būtības. To brzmi bardzo łotewsko, po łotewski. No ma interesoj grekaj, sed uzis por tio la nomojn germanajn, tio estas la nomojn de la runoj. Wow, ale to czekaj, to był chyba Esperanto. La nomojn interesoj grekaj, sed uzis por tio la nomojn... No tak, Esperanto, no dobra. Roedd bws padan yn hawlio arian yn fisol gan gyngor Gwynedd. To jest walijski, bardzo ładny język, może kiedyś się go będę uczył, ale bardzo ładnie brzmi, posłuchajmy do końca. Jest o wiele, nie wiem, mi się wydaje, w dźwięku, jest, w dźwiękach jest o wiele inny niż szkocki, nie wiem, czy był szkocki już dzisiaj tutaj, ale... Ja bym strzelił, że to jest irlandzki, właśnie o tym mówiłem, że one o wiele inaczej brzmią. Przed chwilą był walijski. Zaufam, bo może to być któryś z tych dwóch, ale zaufam. Tak, to był, widzicie, on brzmi zupełnie inaczej. On brzmiał bardzo właśnie tak, że myślałem, że to jest jakaś Azja Środkowa, przepraszam, Azja Wschodnia, Południowo-Wschodnia. No dobra, dalej. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ होली मनाते हुए दिखाई दिए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली का Dobra, ja sami pasuje, to jest hindustani, więc no w sumie łatwe. Sistemul și-a pus președinte pe Klaus Iohannis, a făcut exact cum și-a dorit să facă și acum... Rumunski. Celkem 8 dvoupodlažních jednotek City Elephant má začít jezdit v roce 2013 v okolí Prahy. Mám problém, bo powinienem po pierwszych dwóch nutkach zrozumieć, że to jest czeski, a ja nie rozumiem czeskiego. Strasznie słaba przypadłość, powiem wam, bo to wiadomo, no jeszcze raz posłuchajmy. Celkem 8 dvoupodlažních jednotek City Elephant má začít jezdit. Tu może już ogarniam, że to jest czeski, ale po prostu z czeskim nie rozumiem czeskiego. Słowacki rozumiem, czeskiego zero. Ze słuchu za szybko mówią Czesi. Tenemos un país que no ha generado Spanish. Wiadomo, Spanish. Dobra, odpada hiszpański, No to jest Somali i maltyjski język po polsku będzie. No bo to nie jest portugalski, nie jest hiszpański. Znaczy z tym z nim mam problem, bo ja nigdy nie wiem, jak on brzmi. Może dajmy to, bo było to takie w sumie, nie wiem, czy w Somalii tak to jest bardzo stereotypowo teraz idę, ale no kurczę, dobra, chciałem obrazić, nie, przepraszam wszystkich Somalijczyków, no. Okej, no dobra, teraz jesteśmy pierwsze życie. Pan Afrika Kongres Kaczy waliurtyja podilom, padawi ilerendy wilakę awar marytu warkhira. Adipar padawi jej razinama seje, tenak ar malakala awakasam wendum jenja zoomawin korekyjej. Kaczy jen desi nirwakikal komitee nirakaritu wiltada. Tamil,
og så fik de lov til at gå ind til centrum. Og der var bare et regnlandskab, der skulle gøres op mellem nogle forskellige tilskuergrupperinger. Der var Ziemniak w ustach. US and British officials intervened yesterday to restore confidence in the battered global Znowu to jest nowozelandzki, nie, to jest irlandzki akcent. No może właśnie, może i tak. Ju hårdare han blåste, desto tätare svepte vandraren kappan om sig. Och till slut gav nordanvinden upp försök. Ej, dobra, to nie jest w sumie prawda, że duński brzmi jak kartofel w ustach trzymany i próbowanie mówić po niemiecku, to tak brzmi właśnie. Ju hårdare han blåste, desto No jak nic. To jest szwedzki oczywiście, ale no dobra. Football and footballers sell. That's why these players were at Hampden today promoting new trading cards. Co to jest? BBC Scotland. That's the sort collected and bought. No trochę tak brzmi jak Scotland. Ja tego nie zrozumiałem. وغيره من الفرق المدنية من تزايد الضغوط عليها واستنفاد الطاقة الاستيعابية لطواقمها مع تزايد حدة القصف تمهيدا لما يقال إنه تدخل بري ونقلت الصحيفة شكوى فريق الخوذ البيضاء وغيره من الفرق المدنية من تزايد الضغوط عليها واستنفاد الطاقة الاستيعابية لطواقمها مع تزايد حدة القصف تمهيدا لما يقال إنه تدخل بري. Widzę, że nie wiem jak brzmi uzbecki, ale malajski to raczej nie jest, arabski też nie, to jest taki łagodny jest. To jest arabski. ونقلت الصحيفة شكوى فريق الخوذ البيضاء وغيره من الفرق المدنية. Mało gardłowo brzmi dla mnie jak na arabski, no ale dobrze, no. Sus grandes virtudes o que presumían. Okej, idziemy dalej. En particulier sur Facebook où sont beaucoup de retraités. French, nie było jeszcze dzisiaj francuskiego. Mais à côté de ça, il y a l'affaire qui s'appelle voile en voile. Puis quand t'es un adulte, c'est on dirait comme genre une espèce d'arbre en arbre, cette affaire-là. Mais quand t'es un adulte, tu vois juste des enfants qui jouent là-dessus, mais il y a trois affaires qui sont trois parcours qui sont vraiment vraiment pas faciles pour les adultes et je me suis pas blessé là ça paraît plus là, mais j'avais comme vraiment une grosse marque parce que c'est vraiment rushant alors pour de vrai là, c'est vraiment vraiment rushant fait que c'est une belle après-midi allez faire ça c'est francouski. Mais à côté de ça il y a l'affaire qui s'appelle voile en voile puis quand t'es un adulte c'est on dirait comme genre une espèce de Maria szybciej mów ty jeszcze ouais i barnoma dar waqi ke در حدود 22 میلیارد دلار در این پروژه در چرخ اقتصادی افغانستان به پیش میآید یک دستاورد بسیار بزرگ پاشتا اوانا این منزیره هم واسه بطوره چنونا وامنانگا گوان انزیره یمه چیت اینگا چنورا کوئی کواری پچکارو سیزم بطارو تو نیم بخ برای چیز آدن اوروپیسکی نیم اوانا این منزیره هم واسه بطوره tinoona vamunanga govani nzira imwe chete ingaita ingachenura kuikwa vari pachigaro sezvo zvambotaura to będzie albo sundajski albo shona nic o nich nie wiem zaufamy shonie dobrze okej okay. No jedno życie wygrałem jak on brzmi awana imwe nzira yamvasa kutora tinoona vamunanga govani nzira imwe chete ingaita ingachenura. Jak w sumie nic konkretnego. Samodzielne i nowe omuchtane muzyki, a tak chyba NETO w Paziri, chodzę po Honu Homajro, Sol Barangizas, Hamisza. No to będzie perski, co nie? No. Zelo Betele, lechet la Akademia, Betachole Mikcote, Hufsiim. ולכל הרוח המערבית שנושבת ותיקח לנו את ילדינו. Hebrew, no, dobra. טוב, מיירי, אלה ספוקו. חנו אליהו חתך אל ארנן תיגו ג'ורמה ג'ונה. אינוקטיטוט. Det var som att en jämber ut så sami tot tak är ju. Aha, vengerski är cute. Սոնջոտ։ Կուսակցության առաջիկա անելիքներին նախ այսպես փոքրիկ ամփոփում 2-7 օրը փաստորեն ելքի ժողովի ընթացքում, հա, Արմյանսկի, dobra. Այ լեցիմ ֆայնը վենի։ Դա ֆարե տոյ ռոտո յա տայ պոիտինի յա տակաուա յա տայնուի, նա քոքի կատոտի ֆարե։ Հեյ կանո հոտի տանա տակայ պո հե հե։ Հետո հուտի ռաուտա։ Ну то мне стоит только маори тут. Դո տին ջո մեյն վաջոհատ է, ունմե սաբսե պելե համե յե ֆիլ հուա կե յա պար քուեկրի जो है वो बहुत ज्यादा है
और हमने उस क्वैक्स जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन भी स्टार्ट किया और इस तमाम एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह क्वैक्स को ऑलमोस्ट हमने एलिमिनेट कर दिया है और 2700 से ज़्यादा अफराद को अब तक हम जो है वो स्क्रीन कर चुके हैं. To jest bardzo dziwne i to będzie bardzo dużo strzelania tutaj. Do tych jo main wajuhat hain unme sabse pehle hame ye feel hua ki yahan par quackery jo hai wo bahut zyada hai aur humne us quacks jo hai unke khilaf operation bhi start kiya aur is tamam area se alhamdulillah quacks ko almost humne eliminate kar diya hai aur 2700 se zyada afraad ko ab tak hum jo hai wo screen kar chuke hain. To jest totalny strzał, bo nie wiem co to jest Oromo niestety. Nie wiem, jak brzmi hawajski. To na pewno nie są te trzy. Hindustani... Cóż... Strzelam w ten Lao. Kurde. No dobra, więc jak widzicie, 920 punktów udało mi się zdobyć. Jestem z tego zadowolony. Mój rekord, który wczoraj pobiłem za pierwszym razem, to było 960, więc jakbym teraz zgadł, to bym wygrał. Tak, zapraszam Was do podjęcia tego wyzwania. Możecie mi napisać w komentarzach, ile Wam się udało zgadnąć języków, ile punktów zdobyliście. Jak widzicie, no cóż, czasami to nie jest wcale tak poziomami ustawione. Na początku macie łatwe, a później wchodzicie w jakieś właśnie hawajskie, laotańskie, oromo. Tylko na całej przestrzeni tej gry jest jakby wszystko prawie to samo. Także no myślę, że ciekawe, że bardzo fajna taka opcja, żeby sobie sprawdzić z ciekawości, jak dobrze słyszycie języki obce. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić lajka w górę, zasubskrybować i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!